Siemaneczko, ja jestem Pewetem Games, witam was na moim gospodarstwie. Dzisiaj będziemy sobie rozrzucać obornik po kukurydzy zarówno i po słoneczniku. Zestawy, mam powiedzieć, tradycyjne, czyli kies w rzutniku 51.40 i tutaj 51.20, z którym sobie tutaj ładuję oborniczek, bo to jest oborniczek ogólnie, gdzie nie jesteśmy, nie mamy na płycie, tylko mam tutaj oborniczek wyrzucony od wyków. Mój tutaj znajomy, który pracuje, wypchnął ten obornik od wyków. Żeby po prostu teraz tak, no, płyty tam nie mam, nic, więc postanowiłem sobie tutaj wysypać. No i dobre miejsce, bo to jest odmiary wytładzone. Nie jest cen do obornika, więc można sobie tak jak najbardziej tutaj to używać. Dobra, idziemy sobie i co? Siadamy i zasuwamy, tak? No nie ma co się tutaj pitolić w temacie. Tam w case to tam internacional, tym mniejszym 51-20 lat się nie upyla zamykać. Ja tam podejrzewam, że zaraz będziemy z powrotem na naszym gospodarstwie. Dobra, tylko teraz tak, ja chcę jedynkę, dwójkę, trójeczko sobie pojedziemy. Taką trójką. Myślę, że będzie w sam raz, bo niestety za szybko jechać, bo coś opona ma guza, trochę się boję, że może coś tutaj puścić i nie chcę za szybko sobie tutaj latać na domu, sobie na sam koniec sezonu krzywdy nie zrobić, tak to się mówi, właśnie. Prawdopodobnie jest to przedostatni, jak nawet nie ostatni odcinek z jesieni, tak mi się zdaje, właśnie na moim gospodarstwie. Nie, przepraszam, przedostatni, bo jeszcze będę chciał po tym zrobić jeszcze oreczkę, bo będę teraz po kukurydzy zarówno i po słoneczniku będzie oreczka zimowa, znaczy oreczka na zimę. Więc tutaj tak to jest, proszę państwa. Będzie zrobione. Dobra, rozkładamy. Ja sobie ustawiam bieg jedyneczkę, bo to chcę grubo tutaj dać tego oborniczka tutaj na tej kukurydzy. No, te tekstury nie ma ścierniska. To jest tylko taki jeden minus tego, no ale taki mam kombajn, tak to po prostu wychodzi. Obornik, mówię, dawka na łoko. Maka do obornika tam od groma. No widzę jeszcze więcej. A więc tutaj sobie powoli trzeba jakoś potrząsać, no i później mu je paść i to załagać, ale prawdopodobnie do piątki pługa będę chciał, znaczy do pługa będę chciał raczej dokupić jeszcze piąty korpus, żeby po prostu już sobie załagać chyba już klasy, ewentualnie klasy sobie załagamy sobie czołeczką kopytówką. Dziwnie to będzie wyglądało, no ale co? Trzeba to zrobić. Niech to bezrekowcem, no bezrekowcem bez sensu mi na zimę uprawiać, więc pług, można powiedzieć, będzie tutaj użyty ostatni raz, przepraszam, w tym sezonie. Tak samo już bezrekowiec był używany jeszcze takich maszyn, bo już powoli, jak to się mówi, garażuje właśnie dane maszyny, czyli już mam tak przesmarowany, cpowany siewnik, bronę aktywną, mamy bezrokowca, mamy grobera schowanego. Liczyłem talerzówką tutaj zjeździć jeszcze przed obornikiem sobie, ale tak sobie stwierdziłem, po co mam w sumie robić to paliwo przepalać, i stwierdziłem, że jednak tu wolę sobie zrobić oreczkę i tą zimową oreczkę, bo tak naprawdę już mam praktycznie wszystko pozasiewane. Można powiedzieć, ponadprogramowo zrobiłem sobie poplony, więc na razie jeszcze z COVID. I dwa odcinki temu, jak posiłem bodajże słonecznik, prowadziłem was w błąd, bo mówiłem, nie poplony, co siałem, że miałem na tym dużym kawale właśnie po soi siać słonecznik. Nie, pomyliłem się i wspomniałem, że tam miała być właśnie pszenica jesienna. Z tego względu chciałem porównać sobie, znaczy chcę sobie porównać wydajność zimówki do jesiennej. Więc to takie sprostowanie, tak przyszło mi właśnie na myśl teraz. Więc po prostu słonecznik trzeba będzie poszukać jakiegoś kawałeczka, no bo po kukurydzy
idzie słonecznik z kolei tutaj, a odwrotność właśnie tam będzie. No i tutaj kupiec także też będzie, bo to leży to oczywiście. Więc tutaj wokół gospodarstwa będzie kupieca na kieszonkę. Prawdopodobnie cała. No i dwa małe kroweczki na ziarnóweczkę. Po owsie i po rzepaku. I tam już mam właśnie przygotowane, zasiewane już plony właśnie na gospodarstwie. Trochę ponadprogramowe, tak powiem, pod dopłaty. Ale może i dobrze, z tego względu, że tak nie chcę tego pól zostawiać na zimę bez okrywy. Mimo wszystko, mimo że już wiem, że w agencji to nie jest wymagane. Miałem ogólnie siać żyta, ale stwierdziłem, dobra, w październiku już będę siał tego żyta na kieszonkę. Będę właśnie preferował takie uprawy, bo nie wiem, po jęczmienia, po pszenicy itp. Po rzepakach. Żeby to po prostu szybciej było skoszone, tak? Chcę to w kwietniu kosić, a nie wiem, w maju czy w czerwcu nawet też to, no bo nie będę miał takiego ładnego przełożenia jak teraz. A przecież tak tej kieszonki powinno mi na moim gospodarstwie wystarczyć. Takie mam obiekcje, a zobaczymy, czy to tak wyjdzie, czy nie. Jestem dobrej myśli. Paszówka na razie jest dobrze, bo jeszcze mamy 50. No kieszonki dość chyba sporo poszło z pyzmy. 50 chyba 9 ton jeszcze mi zostało gdzieś, no, znaczy tam tysięcy litrów zostało mi jeszcze siano kieszonki, zostało mi jeszcze bodajże parę belek jeszcze właśnie z żyta, więc to jeszcze mam na plus. No i później kupy zawejdzie, więc myślę, że tak gdzieś do kwietnia powinno tej kupy wiedzy równo wystarczyć. Oczywiście, w razie czego mam jeszcze oczywiście pyzmę na drugim gospodarstwie. Tam w okolicach chyba 60 ton, jak się nie mylę. Więc można powiedzieć, że to praktycznie pójdzie na dwa dni powinno mi starczyć chyba dla krów moich. Nie na paszowozy, tylko na dwa dni właśnie karmienia. Więc nie będzie tak źle. Dobra. Jakoś tutaj jest miarę prosto. Troszeczkę znowu na pusto troszeczkę będzie można szybciej pojechać. Ale chociaż w sumie czy bardzo, warto, chyba niekoniecznie. Oczywiście trzeba zasunąć sobie tutaj girotynkę zamknąć, żeby po prostu to lepiej wyglądało. Ogólnie tak sobie myślałem ostatnio, czy to też nie będzie ostatni sezon, może powinno to powiedzieć, właśnie tym orzutnikiem. Po chwilę go już mamy. Ja chcę poszukać czegoś większego. Teraz na moje gospodarstwo, no bo teraz się naprawiły te błędy odnośnie zużycia materiału, jak widzieliście teraz, no naprawdę miałaliśmy na te półtora przejazdu i już mamy, znaczy półtora przejazdu, no na tych no, przejazdach takiego pewnego nie zrobiliśmy, więc już tego materiału trochę więcej idzie, więc daj Boże, żeby tak było, jak najdłużej, jeśli coś znowu kurwa nie wgram i nie odpierdzielę sobie. Jakimiś głupotkami, ale no teraz trochę tego materiału będzie szło, więc mi to pasuje. To jest około 80 ton na tej pyzmie. Myślę, że powinno mi tam to starczyć. No raz 14 hektar, 80 to po 20 ton na hektar. Ewentualnie będzie wyprawka na wiosnę, bo tak było tutaj pod słonecznik. Być może też będzie trochę większa dawka dana. Nie wiem, na razie chyba nawet go nie będę gasił, bo mi się to chyba nawet nie opyla. Niech sobie tutaj pyka. Tak, ogólnie jest ciepło, więc tutaj można powiedzieć, nawet mogę bez zamykania drzwi jeździć. Ale wiadomo, tam jest klimatyzacja, to wszystko i nawiew wyłączony tam delikatnie, ale myślę, że kurwa, nie zapnęła mi się girotyna, zajebiście. Mytynka mi się miała zapnąć. O. Na hydraulice tam na wolnym spływie da się tam pójść, to a się elegancko zamknie sama, więc tam to bardziej takie to musi tam bardziej być zamknięty, ale tyle to już załadowanie to raczej krzywdy takiej nie będzie, nawet troszeczkę tego ciepła z tego ciągnika wyleci. Mam nadzieję, że tego obłoniczka tylko starczy, bo chociaż teraz to myślę, że raczej no, będzie trochę więcej tego obornika no, użytku, tak to powiem. Na koncie dalej 73 tysiące. Wiadomo, pojechał czynnik na sprawunki kupić ITP, więc no, troszeczkę pieniędzy musiał wydać. To jest rzecz oczywista.
W takich rzeczy na praktycznie nie mogę się nie tłumaczyć, bo jeść trzeba, tak? Jeść trzeba, jakieś picie kupić, cokolwiek. Jakieś piwko, jak to się mówi, na wieczór ze znajomym tutaj po robotach wyogarnąć. Ogólnie tak, dokończyłem opryski, już wszystko na chwastobójcze jest porobione. Nażyta, na jęczmieniu właśnie schodziliśmy na odcinku. Na pszenicy tak samo już jest ogarnięte, więc tutaj mam już głowę spokojną. No i cały opysk już poszedł, tak, na chwastobójcze. Wiadomo, teraz tylko muszę chyba, będę próbował zamówić sobie RSMA. Jeśli nie, no to nawozy po prostu będę chciał ogarnąć na gospodarstwie. Bo może tym RSM troszeczkę bardziej bym chciał nadgonić. Ale jeśli nie, no to nawozy też trzeba nie zamówić, ale myślę tak teraz za jakieś 50 tysięcy, raczej teraz nie będę raczej tak szalał zbytnio z nawozami. Bo na łąki teraz będę próbował dawać gnojowice cały czas. Sprawdzić, czy ona definitywnie będzie lepsza na to, na łąki, czy będzie przeciwnie. Wiadomo, na pierwsze strzał, jak to się mówi, to wiadomo, będzie nawóz, bo taka będzie mieszanka sól potasowa, będzie fosforan, mocznik i nitramak, bo tak u mnie się stosuje. Tak jestem przyzwyczajony, jak to właśnie będzie zrobione. Mocznik tam, wiecie, nie dużej ilości, tam odleży 80 kg na hektar, tylko że to będzie takie, wiecie, zrobione ze smakiem, żeby po prostu to lepiej by miało wartości odżywczych jeszcze, więc tutaj muszę to pokombinować, podzwonić do tej firmy, w której zawsze biorę nawozy, czy oni to będą już mieli na stanie, mogliby już powoli po prostu przywozić, tak? Ja sobie to zapłacę w ciągu, nie wiem, 2-3 miesięcy, bo tam powiedzmy 2,5 tysiąca za tonę, no to tak gdzieś ja myślę moim okiem, na te moje hektary, jak teraz aktualnie mam, no to potrzebuję, żeby teraz nie zebrać, no 25 ton nawozu całościowo, bo wiadomo, na rzepaki, na jęczmień, na pszenicę, pod kukurydzę, no muszę tych nawozów trochę mieć, przepraszam. A więc muszę to dobrze przeliczyć, przekalkulować, muszę sobie na spokojnie, no liczyć tak średnio 2,5, no bo wiadomo, tam nitromak trochę tańszy, sól trochę droższy, no a tak uśredniając 2,5 tysiąca za tonę powiedzmy, no bo tak nie wyliczę 1:1, ja bym chciał. I troszeczkę salety, bo na żyto jeszcze będę chciał sobie saletę dać, bo nitromak, nitromaku mogę powiedzieć, że nie chcę namanować na żyta, więc to może być ciekawie. Ciekawie, teraz muszę tak sobie tu rozłożyć, cyk, oczywiście jedyneczkę sobie zarzucić, powoli sobie cofnąć i będziemy sobie to jakoś mniej więcej jechać. Trochę głupotę robię, bo powinien sobie poprzeczniak teoretycznie, kurwa, zrobić na krątku, więc ja powinien gdzieś tutaj dopiero włączać. Czekajcie, nie tak, chciałem taką jedynkę, trochę za szybko tam sprzega. A tam wiecie, no to nie jest jakoś tam, nie musi być na razie perfekcyjnie, bo tak na zimę, na wiosnę to raczej będzie jakaś poprawka z znajowicą. Jeszcze, więc tutaj doprowadzimy to w miarę do kulturki, jak to się uda, oczywiście. Wiesz, ona i tak już jest w moim posiadaniu, który czwarty sezon ta ziemia, więc naprawdę i tak, no kukurydzy, pinkabello, to się udało. Kukurydza i zarówno soja to były naprawdę dwa moje lepiej udane zbiory, tak, pod tym względem, bo naprawdę zbieraliśmy dość fajny tonaż i zarówno fajne pieniążki za to dostaliśmy, więc tutaj jak najbardziej trzeba dopieszczać wszystko, ale zobaczymy jak to będzie wyglądało. Czekaj, ja sobie najpierw nie wyłączam, bo chcę tak sobie cofnąć. Obornika mojej mam dużo, więc tak sobie to nie muszę się na to patrzeć. Patrzeć, a nie patrzeć. Patrzeć, tam trochę mnie nadrzucę gdzieś.
bo to mówię, zimowa orka teraz będzie. Nie wiem. Tak sobie myślę, czy nie dać tej zimowej orki na jakieś. Mamy nawet, jakby poszło, jakby nie nawet case patrzeć. Tylko nawet nie wiem, czy case'a będę w sumie nie porzucał, nie będę na case'a przypinał sobie. A może nie, no nie wiem, zobaczmy, czy mnie dorał. Ale będę chciał tak zrobić, żeby po prostu no wpakować jak najgłębiej ten pół. No i miarę wolnych, ale tak tutaj tam, nie wiem, 8, może 9 na godzinę, żeby tą zimówkę taką ładną zrobić. Nie tam na, przepraszam, jebał pies, tylko tak konkretnie no zrobić to, żeby jakoś miało ręce i nogi pod tym względem. Więc zobaczymy, jak to wypali. No, tutaj jest, materiał upadł, do mnie trochę tu pójdzie, tego obornika. Mówię, jeszcze raz, na wiosnę tu pójdzie pod, tutaj pod jeszcze słonecznik Nojowica, ale pewnie tak zamiast je, jak w tym roku robiłem, pod której zboże, jeśli nie mylę. Tak, której zboże robiłem, ale pewnie teraz, czy nie, robiłem pod jęczmień. Pod jęczmień, pod rzepak. Już nie będę tutaj jakoś tutaj kręcił, ale zrobiłem tak, że dałem obornik, oczywiście uprawiłem. Później dałem nawóz i gnojowice. Więc zobaczymy, czy teraz ten efekt sam będzie dobry, czy to będzie źle. Właśnie nawet nie wiem, czy tym roku nawet nie zrobiłem tego pod kukurydzę właśnie. Takiego właśnie sposobu nawożenia. Może dlatego to było w miarę dobry plan, no bo to na żoło naprawdę ładnie wyszliśmy. No, gościem miał przejechać po kukurydzę, no, jak jeszcze nie miałem kukurydzy. Gościem miał przejechać po kukurydzę, jakoś jeszcze nie przyjechał. Dzwonił do mnie, że ma obsługę czasową. Dobrze, na szczęście, że mi jako tako jeszcze nie potrzeba pieniędzy, bo pieniądze będą potrzebne mi dopiero na budowę, która rozpocznie się za 3 tygodnie, czyli gdzieś tak 20, 13, gdzieś w tym przedziale listopada. Właśnie, jak to się mówi, osadnik na jałuszki, bo tak sobie ostatnio stwierdziłem, na tym mówiłem na właśnie odcinku, że ja mając takie gospodarstwo, ja patrzę swoje perspektywy, że nie chowam jałuszek na odchów, czyli nawet nie kupuję takich małych jałówek i jałuszek nie odchowuję sobie metrów, tylko po prostu wypalam 6 tysięcy czy 6,5, w zależności jak się dobrze uda wytrafić na to, żeby po prostu były krowy, tak? No i tak teraz znalazłem firmę, projekt już mam. No wiadomo, ja tam mam tutaj pozwolenie, to mówię, na tej starej części, tak to można powiedzieć, gospodarstwa, budować, co mi się żywnie podobało, mam takie pozwolenie. No tutaj tu mam już problem, bo to było dokupywane, tu tak już za bardzo sobie szaleć nie mogę, tak samo no, jak na nowym gospodarstwie, na drugim gospodarstwie mleko jest kupione, więc tam też nie mogę zbyt no, tam sobie świrować. I właśnie będę chciał stawiać sobie budynek, nie wiem, czy taki budynek zadaszony, czy to będzie pełny, zamknięty obiekt, czy to będzie z wybiegiem. Bardziej bym szczerze preferował z wybiegiem zrobić. Nie wiem czemu wybieg przy małych jałuszkach byłby fajny. No wiadomo, że to dopiero będzie gdzieś, myślę, w granicach. Jakbym to wstawiał, to podejrzewam gdzieś w granicach, żeby nie zarugać. Raczej nie stawiać, przepraszam, tylko wprowadzać jałuszki. Bo myślę, gdzieś w granicach marzec, nawet kwiecień, w zależności jak to wszystko wyjdzie. Bo jeśli bym miał na otwartym wybiegu, boję się, że to może być zły efekt, chociaż z drugiej strony może być to i plus taki, żeby jednak te może wszystkie zarazki, które mamy jednak w powietrzu, może ich witaminie nie zabiły w cudzysłowie, by nie padły. Tylko po prostu może by to by mazło, tak? I te jałuszki były mocniejsze. No nie wiem, zobaczymy jak to wypali. Jestem ciekaw. No bo plan mam nawet dzisiaj to postawić. Nawet sobie zaraz pójdziemy, ja wam to zaraz pokażę.
I pewnie jeszcze ten narzutnik sobie załadujemy i wywieziemy, pewnie będziemy kończyć. No bo plan mam, miejsce no celowe, jakie takie wstępne mam. Więc tutaj będzie tylko trochę kwestia przekminienia wszystkiego, żeby to po prostu miało enzyna gdyba. Ja sobie pójdę, ja wam zaraz to pokażę, tak troszeczkę na szybcie, na takiego psikciora. Tak jak tutaj jest mniej więcej, tam tego dołka będę chciał wyrównać. Czyli oczywiście firma przyjeżdża, ja się w to bawić już nie będę. Przygotowuję mi całe podłoże, tylko nie wiem czy kwestia będzie tutaj. No tak chcę, żeby gdzieś tych bajorków całych takich nie zasypywać, czyli nawet tu się lekko przesunę gdzieś tutaj. No nie wiem, tak żebym po prostu ja mógł, wiecie, dojechać. Ja się musiałem jeszcze dokładnie wymienić, pytać, nie stwierdzili, że mogę zasypać, bo to jest moje indywidualne, te dołki z tymi takimi pseudo jeziorkami, jak ja to mówię, to nie są jeziorka, ale wiecie o co chodzi, mita rozumita. Będę chciał to właśnie ewentualnie powycinać i tutaj postawić. No i w końcu, co będę chciał po kupnie kombajnu i po kupnie prawdopodobnie ciągnika. Oczywiście jeszcze przyjdzie siewnik, przyjdzie jeszcze oprawasz obóz, bo to już jest zaklepane. Kwestia teraz zdolności kredytowej zarówno w banku, bo to jest przez ich, przez firmę. I no trochę tych wydatków będzie. Tutaj nie ukrywam. Wydatków w tym i w przyszłym roku jeszcze trochę będzie. Ale no jednak o to chodzi, że ja... Jezu, nie to chciałem, nie to strony. Jednak chcę rozwijać jeszcze tą serię, to gospodarstwo, jak najbardziej się da. A więc trzeba to kombinować. Mówię, jeśli mam teraz kupować na krowy po 6-7 tysięcy powiedzmy, nawet względnie wodzą po 6 tysięcy, mam kupywać i w ilościach, nie wiem, no, z tych sztuk, gdyby nawet w tej obozie, którą teraz aktualnie mamy, tam troszeczkę więcej to wyszło, tam troszeczkę poprawialiśmy to wszystko, żeby jeszcze trochę więcej tych weszło. Ale wiadomo, tam już za dużo tego miejsca nie ma, więc po co nam teraz kombinować, później mówię, kupywać za 600 tysięcy czy 700 tysięcy sztuki wymienić. Tylko mogę sobie po prostu mieć te osadki, no wiadomo, nie aż takiej ilości, bo tylko osadkę tak można powiedzieć jałoszek, jako taki jeszcze jałoszek, jeszcze tak nie miałem na osadkach. Oczywiście byki to mam, jakoś te byki mi się miały, te ogarniają, no ale to wiadomo, troszeczkę tam i końcy pomagają, pilnują tych byków, tych mniejszych, wiadomo, ja tam nie odpajam czy cośkolwiek. Tutaj właśnie gdzieś tam, czy to jest w roli króli, czy mojej kobity, jak mnie nie ma. No bo wiadomo, wszystkiego teraz nie ogarnię, wiadomo, teraz znajomy jest, no ale ja tego znajomemu nie chciałbym sprzedawać do ręki jałoszek czy byczków. Właśnie mówię, że będzie robił takich rzeczy. Ale jednak będę tak chciał zrobić, żeby kupić, nie wiem, ten mlekomat, czy tak to się nie nazywa, ten taki, jak to się dokładnie zwie. No tak, taka pańka się kurwa jeździ, się po prostu wlewa w dane pojemniki mleko, czy kubelki, czy cokolwiek. Tak raz będę chciał ogarnąć, nie wiem, to kosztuje w życiu realnym, ale będę chciał to kupić. I jeśli to postawię, no to tam po prostu jej mleko pan kupi jakieś, myślę, wyższej klasy, żeby to odchowywało się jak najlepszej dowodności, witaminy poszczepić, te sztuki, po prostu odpukać cokolwiek, no, pusty jak najlepiej to pasowało mój. I po prostu nie padły, tak? Bo jałoszki no kupię od 650 do, o Jezu, do 950 zł gdzieś tam miałem. O kurwa, no czemu nie chcę być to? Źle trochę wyliczę. Będę mógł kupić, tak? Więc gdyby nawet za 50 tysięcy kupię, powiedzmy, jałoszki mniejsze. Gdyby, powiedzmy, zaufnąć po 1000 do 1000. Wiesz, ja patrzyłem, ja mówiłem, że ja znalazłem jałoszki takie mniejsze do odsadki, no w kwocie 800 niecałych złotych, chyba 780 złotych za sztukę, dużej ilości,
Tutaj jest. A chłopaki, tutaj kupuję jałówki. Właśnie tu są, można powiedzieć, połączyli tutaj, że to są nowe owcarki, bo właśnie oni kupują takie też. Znaczy inaczej. Od których białe byki i krowy, to właśnie oni kupują właśnie te jałożki. Sami odchowują, a byki właśnie kupują od nich. No wiecie, jakaś tam, nie wiem czy to jest brat, czy tam są bracia, przepraszam, czy jak, nie wnikam. No jeden musi się chyba zajmować właśnie, no to właśnie tak mnie zastanawiało, bo to jest jedno nazwisko, takie same nazwisko i to wszystko. Jeszcze nie potępowywałem się, ale podejrzewam, że jeden ma właśnie typowo byki i krowy mleczne, może kupuje od tamtego, on jakoś tam kombinuje. No nie wiem, nie wnikam w to. Ale im się biznes kręci, jednemu jak i drugiemu. Więc tam było kija lata, czy tam są dzień z tym, czy nie. Czy jak? Najważniejsze, żeby mówić, że są tak dobre. Jałuszki są dobre do odchowu. No więc tutaj jak najbardziej to taka opcja pasuje. To właśnie muszę postawić. No bo wiadomo, teraz agencja tam troszkę bardziej wymaga, żeby po prostu były na luzie i na wolny wybieg. W ogóle jak w tych jałówkach takich mal, no dziwnie brzmi, a taka są realia, ale tam wiecie, jeśli nauczy się jałuszka mała tego wybiegu i na luzie chodzić, no to mi się zdaje, że nie będzie aż tak źle i będą wiedziały mniej więcej, w której godzinach jest pojenie, karmienie i typu. Wiadomo, jałuszki jak na jałuszki, to nie będą też na tym razie, przecież wiadomo, karmione, tylko będą na zwykłym sianie, tak? Więc no co na pewno czeka mnie w przyszłym sezonie, do kupienia jest 4 hektarów na pewno łąki. Bo na pewno tych łąk zdaje mi się mimo wszystko może mi zbraknąć. A gdyby nawet mi zostało, to lepiej niech mi zostanie, bo naprawdę faktycznie zbraknąć tego towaru. No bo jednak no wtedy 50 sztuk jałoszek jeszcze dojdzie, to mimo wszystko to już będzie no ponad 200, poczekajcie. 130 155 samych krów, jak się nie mylę. I teraz mamy 30 byków, czyli 180 sztuk bydła na gospodarstwie. No i teraz to ułożymy 50, to mamy 135, tak na szybko liczę, chyba tak. 135 sztuk bydła, więc prawie ćwierć tysiąca. To brzmi kurwa, 2000, ale prawie 250 sztuk bydła na takie gospodarstwo, no to jest dość już sporo. No bo to, tego towaru całego ogólnie idzie, tak? Pyzmy idą, siana idzie. No jednak zużycie widzicie, 80 ton miesięcznie idzie z samych TMR-ów, tak? No przeliczając to na 30, no to zaokrągleniu wychodzi gdzieś lekko ponad 2 tony chyba dziennie. To mi się zdaje, że to jest tak mniej więcej dobrze wyliczony towar, no bo oczywiście licząc o tej największej obłoży, na 100 sztuk, no to po 10 kilo, no trochę 20 kilo, od 20 do 30 niecałe kilogramów na sztukę wychodzi, no bo wiadomo, jeszcze do tego licząc te ściwki, to wszystko, no to chodzi ponad 30 kg gdzieś, no około 30 na pewno chodzi kilogramów właśnie ogólnego bilansu żywieniowego, no więc mi to bardzo, ale to bardzo cieszy. No tak, dietetyk, no kurna, żywieniowy dietetyk, chyba ty chcesz powiedzieć, że dietetyk, ty możesz sobie chyba dietykać. Żywieniowiec, bo wiadomo, jestem już od 3 lat, jak postawię tą wolę, no to byłem już na, powiedzmy, nie zabrzmiało to źle, ale na łasce żywieniowca, bardziej niż na łódce żywieniowca, o, że jednak żywieniowiec mi wszystko do powietrza, do stanu dobrego, żeby, jak to się mówi, używalnego, żeby te krowy jednak żywie, nacielały się i zarówno tego mleka dawały jak najwięcej przy swoim nawet dłuższym, jak to powiem, kolofianie użytkowaniu, jakby to powiedzieć, eksploatacją, kurwa nie
jest w życiu. No ale no jest dość dobry, żeby nie obec. Fajna firma, bo to jest firma. Miałem premiksy, to wszystko przywozi mi Sano. No to nie jest tu aż tak źle pod tym względem. I seminatora też mają swojego, dlatego też jakby może lepiej się inseminują, może lepiej to wszystko jedno z drugim banie się bilansuje. No ciężko stwierdzić, ale na pewno jest to warte swojej ceny, tak? Bo jednak 10 tysięcy, przepraszam, za pasze teściwe na samych krów, no bo dla byków to tam troszeczkę bardziej jest to dopracowane. Nie, no zaraz, przepraszam, na całości ślub wychodzi mi 10 tysięcy, no bo dla byków jest koncentraty, do tego jakaś tam łuska jęczmienna, coś w tym stylu, nie. Nie będę zgadywał, mam to praktycznie, można powiedzieć, granulacie. Jeśli chcę, tutaj kupuję jakieś tam koncentraty na opas i to mnie więcej nie interesuje, więc tutaj naprawdę jest dobrze dogadany jest ten człowiek. Człowiek jest dogadany naprawdę fajnie z nimi. Mi to pasuje. Mi to też pasuje, bo mają klienta. No nie tyle może mostu obszarowego, ale już takiego coś znaczącego, znaczącego na tym rynku, no bo jednak tego mleka dość sporo odstawiam. Byków ogólnie tam aż tak dużo teraz nie chowam, bo jednak nie mam tego nowego obiektu, który miałem postawione na byki. Ale powiem szczerze, ja bym się przeinaczam, tak to można powiedzieć sobie. Ja cały czas mówię cudzysłowie, mnie to spiendala. Jakieś kurwa te rzeczy nauczyłem, tak kurwa cały czas gadam. To mnie spiendala. Ale mało ważne. I proszę Państwa, chyba z byków będę schodził. No jeszcze nie jest to definitywnie powiedziane, bo jeśli miałem iść na byki, to na pewno musiałem iść w byki. No i mi się tak 50 sztuk byków na raz robić. I 50 sztuk byków sprzedawać na strzała, co jest, no jest do zrobienia, no, nie ukrywam. Czyli no... Znaczy 50 byków rocznie, czyli patrząc na to, to co, jak można powiedzieć, 48-50 sztuk, czyli po 12 byków na kwartał by można sprzedawać. Mi to by pasowało jak najbardziej. I tylko teraz kwestia, no gdzie to chować, 12 takich byków? No wiadomo, teraz macie wszystko w jednym miesiącach. Jednym praktycznie, można powiedzieć, może to się różni tam gdzieś w jednego byka miesiącem, półtora. Nawet nie! Miesiącem, na tych bykach, które mamy aktualnie, tak patrzyłem w ostatnim papiery, no to jest miesiąc tam różnicy, chyba na najstarszym, a najmłodszym bykiem, bo się tam gdzieś jest mniej więcej od tygodnia do dwóch tygodni różnicy. Jeden tylko taki się jeden zatapił, nie wiem, tak jak mu wtedy rzucili, tak jakoś jest, ale jakoś tam straty masie nie ma, bo myślę, że to statycznie patrząc przy takim, na takiej paszy, dostaje i wszystko, to myślę, że nadgoni, bo on taki miał dość fajny byczek mięsisty jest, więc być może uda się go tam fajnie podpaść i to ogarnąć, ale tego jeszcze wam nie powiem, dopóki nie będę wiedział, jak będę sprzedał, bo jak się nie będę, byki teraz mam, momencik, no kurki to kurki swoje robią, byki mam w wieku, właśnie, no spierdala mnie ten wiek. 9 miesięcy. 9 miesięcy. A jak kupowałem chyba tamtym, albo coś mi się zbugowało, albo nie wiem. Mieszał to. Mieszał to. Są, rosną i tyle. Banerze są. Nie wiem, czy na TMR-ze są. Lepiej to wygląda, czy nie. Czy jak, czy siak. Brakiem to może przyjdę na siano i będę samym sianem putował. I może to będzie w ogóle lepiej, to może się odbuguje w końcu. No ale mieszał to. Ogólnie też jakbym miał teraz byki chować, też chciałbym w tą większą skalę iść. Na pewno jakieś dwa obiekty zamknięte. Dwa obiekty zamknięte. Też się właśnie ogłosią, że oczywiście jeszcze pieniędzmi, jakby nie było. To się wiąże z pieniędzmi. Z wydatkiem na pewno dwóch obiektów po 50 sztuk, to też trzeba by mieć. Naprawdę fajnie. Wiadomo, jeśli mi się uda ogarnąć ten obiekt, który mam w głowie,
To ten szkic mam właśnie od majstra, który będzie dostawiał, to wypali. No to można takie trzy obiekty postawimy i będą takie właśnie trzy obiekty podobne. Czyli jeden na jałuszki. To cztery, bo tak bym trzeba mieć. W pewnym sensie ja musiałbym mieć takich obiektów rozstawionych 5. Tak patrząc. Z tego względu, iż potrzebuję na wymiankę, można powiedzieć, raz w roku na danej szopy muszę mieć wymiankę. Czyli tutaj obora jest na 25 sztuk. Tutaj mamy na 100 sztuk. Więc no 50 sztuk to jest tak lekko, trzeba by mieć. Więc no trochę, aby nie było, trzeba mieć zabawy. I tego wszystkiego, więc 5 obiektów postawić. Szacowany koszt podstawowy jest to koszt 120 tysięcy od obiektu. Jeśli bym taki sam obiekt stawiał z nowych materiałów, bo ta ogólnie kosztowała bodajże 180, 200 coś, a to były materiałów odzyskowych. No bo wiadomo, pustak to był materiał odzyskowy, a jakiejś budowy się udało to jakiś tam dorwać. Blacha tak samo, więc tutaj aż tak mi dużo nie kosztowało do wtedy. Wiadomo, robot tak dalej, tak dalej. Mniejsza z tym. No teraz będę się ustawiać na pewno nowy obiekt. Nawet taki szkolny czy coś w tym stylu. A to jest kwestia tego, jak mają tu siadł majster, zobaczył, ja będę miał tego miejsca i co oni mi zaproponują, bo to są te same majstry właśnie, co będą tutaj ogarniali temat stawiania hali łukowej, halukowych i oni może coś tam mi powiedzą, ktoś mi podpowiedzą, jak to mam ogarnąć, bo naprawdę jestem ciekaw. Słuchajcie, stawiają nie takie obiekty, więc oni na pewno będą się znać lepiej niż ja. Jestem szarym człowieczkiem, który musi produkować mleko, wozić gnoje, gnojowe, wziąć nawozy, zbierać plony. Profianie, tak to się mówi, więc muszę na to robić. No, że to sobie mogę wjechać, nie ma problemu, bo też idę na kieszonkę, więc jak się tam gdzieś sięgniecie, to się tam nic nie stanie. Więc tak patrząc racjonalnie na to, to zobaczymy, co mi tam podpowiedzą. Może coś fajnego przekminią, może tańszym kosztem, może droższym kosztem, ale jeśli mi droższym, a pewniejszym, no to wolę założyć te, włożyć te pieniądze lepszej w sytuacji, żebym był w komfortowej, żeby jałówki były przede wszystkim jałówki, żeby, no bo jałówki to będą moim późniejszym, jeszcze większym zarobkiem niż byki, można powiedzieć, no bo jednak jałuszki będą produkować mleko, byki, no co produkują, to produkują kolokwialne gówno, jak to się mówi. I tylko jednoosobny zarobek, tak, no bo taka, no taka prawda jest, no nie ma co się tam nawet więcej szczypać, tam gdzieś. Tak się, tak jest, no nie? Czyli nie ma co tutaj oszukiwać. Powiem tak szczerze, no nie spodziewałem się, bo tak, jest 38 minuta odcinka. Jest, nie wiem, z pół pola, może jeszcze bym powiedział za dużo, jest pół pola, ale naprawdę jest dość fajny kawałek, już jest naniziony. Ja jestem kuźwa w szoku, że jakoś ziemi się odcinek zajebiście nagrywa. Pierwszy odcinek, który się nagrywałem, nie był jakiś taki. Z opysków też fajnie mi się tak na mnie patrzy, ale ten w ogóle jakoś mi tak się fajnie gada, nie fajnie mi się to kurna rozmawia o tym wszystkim. O Jezu, nie to chciałem. Na przypadek na przyspieszać, nie wiem jak to powiedzieć, przyspieszać kurwa. Cisnąłem na właśnie mój bajkę w okno. A powiem szczerze, no to jeszcze by się upadł, to jeszcze będą trzy, może nie, no cztery różniki, tyle samo pewnie gdzieś później jak teraz. A patrzcie, teraz naprawdę tego obornika idzie. Tam, po tym podrzepak, który woziliśmy, jeszcze ten mod byliśmy wywalony, to cały ten obornik poszedłby pod rzepak. Tam ta poszła gnojowa, to tam jak krzywdy nie ma, bo tam gnojowa i tak było, dwa sezony wcześniej. Tylko teraz ten mógł sobie bardziej komfortowo trochę mniej dać i by to było lepiej. A tak później po rzepakach będę musiał coś dawać, na pewno też solidnie jak teraz.
Ale coś za coś, po prostu błędy się zdarzają, tak trzeba sobie ogarniać. No ma, aż mi dam winkelek sobie jeszcze zrobił, to będziemy. Powiem szczerze, z farminga dam na takiego odcinka chyba nie miałem. Ostatnio jakoś ogólnie po 30 minut wychodzą praktycznie odcinki, bądź blisko tych 30, dzisiaj będzie 40. Najboże tylko, żeby się nic nie stało, kiedy nie wyłączyli i nie wyjebało kurna odcinka, bo to jest odcinek na wtorek, więc mi to pasuje. Już mam jeden dzień do przodu, więc mi to, jak powiedziałem, pasuje. Zajrzamy do końca, do tego pola. Inaczej będziemy już to kończyć, więc tutaj jest elegancko. Tutaj zostało, nie wiem, może za 2-3 rzutniki w tym stylu, bo to jest, chyba już jest trzeci rzutnik. No, Case ma troszkę ciężkawo, czy inaczej ciężkawo. Fajnie wszystko chodzi, co było nie ma aż tak źle, bo ten balek trochę zaczyna mnie już wypotać właśnie. Przy wałku tutaj jak chcę wezwać tutaj ten frezer cały obudowę tutaj nie wiem czy się coś tam nie odłupało wiadomo chodzi ale coś jednak mam wrażenie że co jakiś czas ja bym naprawdę chciał tak piłować go fest albo zasuwać za szybko żeby tego materiału tak dużo było no to może być problem i może ten frezer żeby nie wycięło będę musiał chyba go ogólnie no powiem tak. Bo zapadło po mnie małym case'em, wszystkie ciągniki idą w tym roku na serwis. John idzie na serwis, wiadomo, że on kupiony jest teraz, ale powiedziałem, że jak go sprawdzę, czy jest w ogóle wad swoich pieniędzy i czy będzie u mnie długo czas, dłuższy czas, przepraszam, będzie. No i muszę to teraz go przygotować na przyszły sezon, bo dostanę naprawdę jeszcze fajne maszynki pod siebie. Plus oczywiście już braku tego, z faktu tego, że już jest drugi sezon, tak, już potrzebuję podstawowych przeglądów. No wiadomo, oleje, filtry to jest coś tam innego, ale tak, sprawdzenie pod komputerem, to wszystko, no musi mieć to zrealizowane, nie ma co się oszukiwać, musi mieć to spełnione. Bo ja nie chcę później w sezonie stać i myśleć, co się kurwa w klasie stanęło, tak? Więc tutaj muszę jakoś to ogarnąć. Więc dobra, nie będę przedłużał, w dzisiejszym odcinku byłoby to na tyle. Jeśli taki odcinek mi się spodobał, chcecie pokazać komentarz. Dzięki za oglądanie. Trzymajcie się do następnego odcinka. Na razie, cześć.